grałeś agenta. Dlaczego zgodziłeś się wziąć udział w programie Agent Gwiazdy? Dlatego się zgodziłem, ponieważ uważam, że ten program jest świetną przygodą, że tam to jest taki eksperyment na żywym organizmie, w pięknych okolicznościach przyrody. To jest coś, czego ja potrzebuję do życia. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy oglądałem tego pierwszego agenta, którego jeszcze prowadził Marcin Meller, na początku lat 2000. Miałem wtedy lat 14 czy 15 i chciałem bardzo wytropić agenta. To jest jednak program Agent Gwiazdy. Czy czujesz się w takim razie gwiazdą? No nie, właśnie się nie czuję w ogóle i wydaje mi się, że akurat w przypadku tego programu ten przyrostek, czy nie wiem jak to nazwać, gwiazdy jest tak trochę niepotrzebny. Ja wolę, żeby to się nazywało nadal agent. No. Nie mamy Azja Express Gwiazdy, ani Ameryka Express Gwiazdy, tylko jest po prostu Azja Express. No i ja się nie czuję gwiazdą, nie, absolutnie. Wspomniałeś o Azji Express, Ameryce Express. Czy taki program również Cię kręci? Czy chciałbyś wziąć w takim programie udział? No mniej zdecydowanie. Mniej zdecydowanie mnie kręci, ponieważ Ameryka Express to jest wyścig. To jest wyścig na czas, z plecakami i właściwie to jest bieg. A w agencie jednak trzeba bardziej pokombinować. To jest rozgrywka, która wymaga... moim zdaniem większego kombinowania i z tego jest też przy okazji większy fan. Czyli dobry agent musi umieć kombinować, a w życiu? Czy też tak dużo kombinujesz? Jaki jesteś? Nie, w życiu nie muszę aż tyle kombinować. Dobry agent, jak jechałem tam, to wydawało mi się, że agent powinien umieć wtopić w tłum, że powinien umieć działać tak, żeby nikt nie wiedział, że działa. A po powrocie stamtąd stwierdzam, że agent powinien być bezczelny. Po prostu bezczelny i robić wszystko nawet na oczach grupy, bo to wzbudza... No, taka bezczelność powoduje, że ludzie mówią, nie, to nie może być agent, skoro robi wszystko tak jawnie. A w życiu prywatnym też taki jesteś? Nie, no widzisz, jestem spokojnym człowiekiem, siedzimy sobie w pięknych okolicznościach przyrody, za nami jest jezioro, Liptowski Mikulasz, Tatry, więc ja jestem raczej spokojnym człowiekiem, nie jestem bezczelny w ogóle. Ale potrafię być z reguły z takiego powodu, że jednak no, jestem aktorem, umiem pracować na emocjach i jeżeli trzeba, no to potrafię z siebie wykrzesać jakieś pokłady czegoś, czym nie jestem. Więcej tam grałeś, czy byłeś jednak sobą? No to jest gra. No, gra trwa 24 godziny na dobę i trzeba grać. Mieliśmy też swój czas wolny i też byliśmy na Bali. No, na Bali jest pięknie i też trzeba było trochę pozwiedzać. No, to też sobą.